Ewangelii Mateuszowej. Jezus przywołał do siebie 12 swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. A oto imiona 12 apostołów. Pierwszy Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który go zdradził. Słyszymy dziś w Ewangelii, jak Jezus ogłasza listę 12 apostołów. Pan sam ich wybrał. Konkretnie, każdy z nich usłyszał, że Pan pragnie, by on był z nim. Jest ich 12. To analogia do 12 synów Jakuba, patriarchów ludu Starego Przymierza. Pan Jezus wybiera sobie 12, bo oni mają stać się patriarchami ludu, ale już ludu Nowego Przymierza, Jego Przymierza, które staje się absolutną nowością dla narodu izraelskiego. Wymieniani są kolejno po dwóch. I tak po dwóch Pan wysłał ich do różnych miejscowości, aby głosili bliskość Królestwa Bożego. Idą po dwóch, a to pokazuje nam, że nie da się być człowiekiem wierzącym całkiem w pojedynkę. Nikt nie jest samotną wyspą. Każdemu z nas potrzebne są jakieś więzi w wierze z innymi ludźmi. Potrzebujemy wspólnoty. Każdy z nas potrzebuje jakiejś przynależności do wspólnoty wierzących. Oczywiście wybrani to różni ludzie. Jest Piotr, co będzie skałą, mocnym oparciem dla wierzących. Ale też jest i Judasz, co odpadł, co zdradził, co poszedł swą drogą. Dziś, rozważając nasz różaniec, módlmy się, myśląc o naszej wierze. Jak bardzo potrzebujemy umocnienia, trwania, zaufania do Jezusa. Pan wybiera, Pan pragnie działać, dajmy Mu szansę w sobie. Maryjo, wspieraj nas w stawaniu się ludźmi Boga jak Ty. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nas grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.